witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika, w dzisiejszym odcinku pokażę wam 50 pomysłów na zdjęcia na Instagram, na swoje sociale. Zaczynamy! Pierwsza fota będzie na łóżku, czyli coś, co jest naprawdę bardzo proste i każdy ma to w domu, więc zaczynamy. Pierwsza fotka to fotka z Majusią, ponieważ z nią zaczynam swoje poranki i zazwyczaj właśnie tak sobie jeszcze leżymy tutaj w łóżku, więc pamiątkowa fota z Majusią musi tutaj być zrobiona. O, ćwiczymy? Tak, super! A weźmy zawołajłki. Już reaguje na imię, bo was mały. Taki śliczny. You can't figure out which way to go. Pierwsza fotka z Majusią zrobiona. Pokażę wam teraz, jak zrobić jakąś taką basic fotę bez bobasa. Jeżeli nie jesteście rodzicami, to też dam wam kolejny pomysł na zdjęcie właśnie solo. Kolejna fotka to fotka z wykorzystaniem światła, które mamy na zewnątrz. Dzisiaj akurat pada piękne słońce, więc jeżeli są żaluzje, to można je fajnie wykorzystać. I zobaczcie, na mojej twarzy pojawiają się paski. To jest jeszcze takie no make-up sauté zdjęcie. Ta fotka ma trochę taki przerysowany vibe przez te okulary, ale bardzo mi się kojarzy z takimi zdjęciami, które możemy zobaczyć na Pinterestie, więc stwierdziłam, że zainspiruję was do zrobienia takiej instagramowej foty. Pomysł to wyciągnięcie po prostu okularów z szafy, jakichś gazet, magazynów, które macie, zapozowanie tutaj z nimi. To jest taki trochę już pomysł bardziej, powiedzmy, modowy, trochę bardziej hotelowy, ale to fajnie wygląda na Instagramie. W dzisiejszym odcinku skupiamy się na tym, jak zrobić fajne zdjęcia za 0 zł. Ale zastanawialiście się kiedyś, co zrobilibyście, jeżeli mielibyście do wydania 100 tysięcy złotych? Ja na przykład uważam, że najfajniejsze inwestycje to inwestycje w siebie, w nasz rozwój. Zdecydowanie postawiłabym na zainwestowanie w nowy sprzęt do nagrywania albo w podróże, które dają nam mnóstwo możliwości i doświadczenie. A ja ciągle powtarzam, że dla mnie najważniejsze jest doświadczenie, to, że mogę eksplorować świat, to, że mogę się czegoś nauczyć, poznać, zobaczyć, ponieważ to, co zobaczymy i jakie wspomnienia sobie tam wyrobimy, tego nam nikt nie odbierze. Jest jeszcze mnóstwo miejsc, które chciałabym zobaczyć oraz mnóstwo filmów, które przychodzą mi do głowy, żeby nagrać dla was, więc sprzęt, miejscówki, to wszystko się pokrywa. Dajcie znać w komentarzu, co wy zrobilibyście z taką kwotą, ale teraz nasuwa się jedno ważne pytanie. Jak zdobyć 100 tysięcy złotych? Otóż Letty Shops organizuje loterię, w której główną nagrodą jest 100 tysięcy złotych. A co musicie zrobić? Wystarczy, że zrobicie tak jak zawsze zakupy z cashbackiem na Letty Shops i każdy zakup powoduje to, że dostajecie kolejne losy, żeby wziąć udział w loterii. A co musicie zrobić, żeby wziąć udział w loterii? Już wam mówię. Po pierwsze, jeżeli jeszcze nie macie konta w Letty Shops, to koniecznie się zarejestrujcie. Po drugie, wejdźcie w zakładkę Loteria. Po trzecie, zaakceptujcie wszystkie warunki i kliknijcie w przycisk Biorę udział w loterii. Na zgłoszenie macie czas od 20 listopada do 22 grudnia do godziny 18. I następnie zostaje to, co najprzyjemniejsze, czyli robienie zakupów z gorącym cashbackiem aż do 30%, zgarnienie losów i wzięcie udziału w loterii. W loterii premiujemy zakupy w wybranych sklepach partnerskich, m.in. Sinsay, Modivo, Empik i wiele, wiele innych. Oczywiście im więcej losów, tym większa szansa na wygraną. Też chcę wziąć udział w loterii, ponadto planuję zakupy nowego outfitu w sklepie Sinsay, który znajduje się wśród sklepów partnerskich do udziału w loterii. Na Letty Shops w Sinsay trwa teraz gorący cashback. Co to oznacza? Że cashback jest powiększony 4-krotnie, więc dostajecie 20% cashbacku. Oczywiście oferta jest ograniczona, także jeżeli planowaliście zrobić zakupy, to jest to idealny moment, żeby wejść na serwis cashback Letty Shops, ponieważ tam możecie zrobić zakupy w niższej cenie. Dodatkowo jest teraz zwiększony cashback i jeszcze możecie wziąć udział w loterii, ponieważ za każde zakupy dostajecie los, żeby wziąć udział i walczyć o 100 tysięcy złotych. Także koniecznie klikajcie w link, który macie w opisie tego filmu do rejestracji. Ja życzę wam udanych zakupów. Buziaki. Jeżeli lubicie ćwiczyć, to możecie taką fotkę sobie zaaranżować i zrobić po prostu zdjęcie podczas waszego treningu. Może być to trening siatkówki, trening koszykówki, cokolwiek. Ja na przykład lubię ćwiczyć sobie w domu i jedno z takich zdjęć może być właśnie zdjęcie, które uchwyci waszą pozycję na macie. Kolejne zdjęcie możecie zaaranżować podczas makijażu. Ja jeszcze nie maluję oka, dlatego że chcę jeszcze zrobić kilka innych fot i wam pokazać, ale oczywiście możecie tutaj pokazać efekt przed i po i wrzucić sobie taką rolkę na Instagram. Możecie zrobić właśnie zdjęcie przed i po i wrzucić w swipe. Możecie też
też zrobić zdjęcie na przykład selfie podczas makijażu, ale mi na przykład podoba się zdjęcie tak jak my zrobiliśmy z Łukaszem, czyli po prostu zdjęcie z wykonywania tego make-upu, ponieważ to jest taki trochę backstage'owy vibe, bardzo mi się podoba. Teraz zrobiliśmy fotki takie z Kawusią w kuchni, ja ogólnie bardzo lubię ten vibe i bardzo mi się podoba, a teraz kminimy jeszcze nad kolejną fotą i słuchajcie, ogarnęliśmy patent na otwarcie banana bez męczenia się. Uwaga, czekaj. Nie da się. Ej, faktycznie działa! Ej, zarąbiste! Dajcie znać, czy znaliście ten patent, bo ja zazwyczaj się właśnie męczyłam i otwierałam go drugą stronę. Fajne są też zdjęcia takie, wiecie, niechlujne. Ja teraz przekonuję się, żeby właśnie zrobić sobie i dodawać częściej zdjęcia, gdzie nie wyglądam tak idealnie, perfekcyjnie. I właśnie na przykład mam taką minę, albo właśnie jakąś taką nie do końca uśmiechniętą. Takie fotki też mi się podobają i wydaje mi się, że fajnie jest się pokazać po prostu z różnej strony. Kolejna fotka to fotka z waszymi pupilami. Możecie zrobić sobie zdjęcie z jakimś waszym zwierzątkiem, bo na pewno to będzie stanowić też super pamiątkę na przyszłość. Teraz wyszliśmy szybko na miasto, co prawda pogoda nie jest jakaś satysfakcjonująca, ale czego możemy się spodziewać po listopadzie, więc miejskie koty zawsze są super. Ja mega lubię znajdować takie estetyczne budynki, jak na przykład cała ściana beżowa albo coś w kolorze outfitu, w którym aktualnie jestem. Bardzo lubię zdjęcia, w którym mogę właśnie pokazać, jak wygląda mój daily outfit. Dosłownie wszędzie, nawet wychodząc właśnie z kawiarni. Teraz spadłam do kawiarni i stwierdziłam, że tutaj zrobię też kilka fotek. Jest nowa miejscówka Charlotte w Krakowie. Wcześniej była na rynku, a teraz otworzyła się też nowa lokalizacja właśnie na Kazimierzu i tutaj zdecydowanie dojazd jest łatwiejszy i ta miejscówka jest naprawdę przepiękna, więc stwierdziłam, że tutaj mogę szybko wpaść po kawkę, a przy okazji zrobić kilka zdjęć na Insta. Dreaming of when I'd ever begin to start. Przy okazji akurat mogliśmy sobie zahaczyć po croissant i zjeść sobie i sobie zrobić małą przerwę na kawkę i croissant. W momencie, kiedy robicie zakupy, na przykład jesteście w swoim ulubionym sklepie, czy z ubraniami właśnie, czy z płytami winylowymi, z rowerami, cokolwiek, też możecie strzelić fajną fotę. Wystarczy tylko wykorzystać w fajny sposób to miejsca. Along with me, everything's clear. Fajną miejscówką w Krakowie jest Kazimierz pod foty, z tego względu, że jest mnóstwo jakichś różnych murali, właśnie sloganów. Na przykład między innymi jest ten napis Będzie Dobrze. Możecie sobie znaleźć różne rzeczy takie samo, na przykład graffiti w swoim mieście i zrobić fajną fotkę, chociaż to zawsze sprawia, że fotka będzie wyglądała trochę inaczej i będzie urozmaicona. Dodatkowym pomysłem na zdjęcie jest zdjęcie przez zdjęcie. O co tu chodzi? No sami zobaczcie. Po prostu robicie sobie foteczkę telefonem, a dodatkowo zdjęcie robicie jeszcze za obiektywu. Efekt mega fajny i też trochę urozmaicone z foto i też inne. Kolejny pomysł na zrobienie zdjęcia za 0 zł to po prostu sklep spożywczy i można przypozować właśnie przy różnych warzywach, owocach lub przy ulubionych waszych słodkościach. To jest kolejny pomysł na zdjęcie, czyli zdjęcie z metrem, z tramwajem, co bądź macie u siebie w mieście, może być też autobus, ale ważne, żeby właśnie ustawić ten sposób, żeby przestrzeń za wami się rozmyła. I think it's evident I'm the better man, I'm the jam, I'ma have you crushing like a four-wheel monster. Who you know who looking like this for real? Who you know who looking like this? Baby, baby, won't you listen? Nie testowałam w tym roku jeszcze Drywala, nie miałam okazji próbować, to dzisiaj wylatuję cheat meal. I przyjechaliśmy i przy okazji zrobimy też zdjęcia właśnie w fast foodzie. W ubiegłym roku zjadłam tylko jednego Drwala, bo jakoś mi nie podchodził. Teraz widzę, że już ser jest normalnej wielkości, bo w ubiegłym roku był o wiele mniejszy. No jest dobry, no. To tu dużo gadać. Największy paradoks jest taki, że ja w ogóle nie wiem prawie czy takiego mięsa. I faktycznie tutaj ten burger mi smakuje i tutaj robię sobie wyjątek. Ale zimna mi, ja chcę stąd iść strasznie. Jedną fotkę
kratkę w garażu zrobiliśmy, ale teraz czas na drugą, czyli taką, która się kojarzy z garażem z użyciem takiego lustra. To jest lustro w ogóle, które kupiłam już bardzo dawno temu z Ikei. I jeżeli chodzi o darmowe foteczki, to oczywiście możecie polować po prostu na takie lustra, które są na dostępnych publicznych parkingach, ale ja stwierdziłam, że wezmę sobie to lustro z domu i sobie je od razu wykorzystam, więc kminimy nad fotką kolejną. Najprościej oczywiście jest się posłużyć robiąc selfie'aka. Samemu możecie zrobić taką fotkę telefonem albo użyć samowyzwalacza. A jeżeli jesteście początkującymi instagramerami lub macie takie właśnie aspiracje, żeby być w przyszłości influencerem, to tak czy tak warto zainwestować w staw. Teraz wybrałam się do salonu gier. Tutaj można zrobić fajne fotki właśnie z różnymi grami, jakimiś starymi antykami, jeżeli macie takie w swoim mieście, to na pewno będzie to fajnie wyglądać. Ale tutaj jeden profil dla mnie. Warto wybrać się albo przed samym zamknięciem, albo zaraz po otwarciu, bo teraz jest całkiem sporo ludzi. Forget everything that you thought you knew. I do things better, you know I do. The rhythm I have can escape it. Baby, don't fight it, embrace it. Dobra, to ja zagram sobie. Kolejny pomysł to pomysł z wykorzystaniem białej ściany. Jeżeli macie u siebie w domu, to na pewno macie gdzieś w zasięgu ręki białą ścianę albo nawet kolorową, to możecie zrobić taką fajną sklejkę z różnymi minami. To są... Na zdrowie! To jest naprawdę bardzo łatwe, a też efektowne. Kolejny pomysł wymaga od was najprostszej rzeczy, czyli kartki, nożyczek i tak naprawdę tyle. Możecie sami wyciąć kształt, który chcielibyście później wyświetlić na ścianie. Ja stwierdziłam, że będzie to serduszko. Ja osobiście lubię takie basic foty właśnie na białym tle, gdzie się nic nie dzieje i tutaj zawsze na Instastory mogę dorzucić napisy. Ja jestem fanką takich fotek, dajcie znać, jakie wy lubicie najbardziej. Kochani, żeby nie było, na stacji też można zrobić fajne fotografie. I żeby też nie było, że nie tankuję, to jest mój patent. Kiedyś mi go jakiś kolega sprzedał, albo tata w ogóle mój mi pokazał, że można tankować bez użycia rąk. Żeby nie trzymać cały czas, to można sobie tutaj zahaczyć i ja sobie mogę siedzieć w telefonie albo sobie obczaić na Instagramie i przy okazji sobie tankuję paliwo. Właśnie zrobiliśmy ostatnie zdjęcie w tym odcinku, to koniecznie dawajcie znać, które jest waszym faworytem i które może wy mieliście okazję już zrobić, albo które chcielibyście odtworzyć. A jeżeli chcielibyście więcej tego typu odcinków, to koniecznie zostawiajcie łapeczki w górę. To może zrobię właśnie 100 pomysłów na zdjęcia, albo może zrobię na przykład je sama, bo w dzisiejszym odcinku towarzyszył mi Łukasz. Na pewno już go kojarzycie i na pewno go znacie. Tutaj znajdziecie jego Instagram i wbijajcie do niego, jeżeli chcielibyście obczaić jeszcze inne fotki, które robi. I koniecznie róbcie zakupy za pośrednictwem serwisu Letyshops, ponieważ teraz zbliżają się święta, więc na pewno będziecie planować robić zakupy, a wiadomo, jeżeli robimy zakupy, to też warto na tym zaoszczędzić. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!